nagrywać, ja nie będę go rozpraszać. Cześć. Witajcie znowu w Zaklikowie, a właściwie to dzisiaj nie w Zaklikowie, tylko jedziemy do Zagrody Guciów na Roztoczu. Roztoczański Park Narodowy i... To nie tu? Nie. I będziemy... Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Jesteśmy na miejscu. Będziemy zwiedzać, będziemy łazić. Pójdziemy też oczywiście na jezioro w lesie w Zwierzyńcu, na jakieś piwo może w Zwierzyńcu. No i później pokażę Wam przebiteczki też z Zaklikowa, z Lupeksów i mierzymy z zakupów w second handach. A tymczasem idziemy na wycieczkę, pochodzić sobie, potem popływać. Może na jakiś festiwal się załapiemy, także czekajcie na ciąg dalszy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan tu pracuje? Tak. Ile kosztuje wstęp? Do tyłu. Ma pan rację. Za 50 zł jest wstęp, za 150 walnie meteoryt. Tam płatne teraz do ręki. A jaką mam gwarancję, że walnie? Pewną. To podejrzewam, co to będzie ten meteoryt. Za 200 zł to do 15 minut. Panie, za zagrodą iść tam zobaczyć, jak to się dzieje. Przemyślę sprawę. Teraz płatne. 250, przepraszam. Wszędzie na... Jak w dawnych czasach. Cappuccino starożytne. Staropolskie. A tu jest naprawdę staropolskie. Całe lato na to czekałem. Mleczko w Guciowie. Zimoro było, tak? Jest Zwierzyniec, kościół na wodzie. Jakości do ilości. Natomiast samo zaczyna się tutaj
trochę niżej na czerwono zwierzyniec. Aktualnie za stworzenie takiej reklamy można dostać niezłą karę, natomiast my wykorzystujemy... Patrzcie, to nie jest reklama. To jest degustacyjne, przepyszne, świeże, niepasteryzowane. Jak? Swoje wrażenia? Okej, okay. Wszystko mówi. Jesteśmy na stawach Echo w zwierzyńcu. No i oczywiście mamy pecha fajnego, bo w wodzie jest bakteria i w dodatku spadł deszczyk fajny. Deszczyk jest przyjemny, bo było bardzo gorąco, ale bakteria już nie jest taka przyjemna. Szkoda. No ale zjemy sobie śniadanko. Właściwie obiadek. No i słuchajcie, znowu zaklików, znowu lumpex, postawa, idziemy, idziemy. Kochani, pokazuję wam teraz moje zdobycze zaklikowskie. Pasek ze skóry w pięknym żółtym kolorze, bardzo fajny, z bardzo ładną sprzątką i jest w zasadzie, słuchajcie, nowy. Prawda, jest nowy paseczek. Fajnej firmy, Accessorize. Small, mały rozmiar. Ten jest super, vintage z taką, bardzo fajny. Astor, słuchajcie. Tu ma prawdziwy, nie, tu ma taki zwykły ten, ale ta część jest skórzana. Ta część jest ze skóry węża, natomiast to jest taki welur jakby. To nie jest skóra. Welur sztuczny i skóra węża. Piękny pasek. A, kupiłam sobie rajstopy w liliowym kolorze. To jest przepiękne. To jest marka TS, sprawdzę co to jest, ale to jest jakiś markowy sweter i to jest na 100% jakiś len z jedwabiem, czy coś takiego. Zobaczcie, jaki delikatny, naturalny materiał. Przepiękny sweter, w ogóle bardzo, bardzo oryginalny. Zobaczycie potem, jak przymierzę to. Taki rozszerzany dołem, spływający i ma niesamowicie oryginalny tył. Tu ma taki ściągacz jakby i cały tył jest taki koronkowy, to jest taki letni sweter. No przepiękna rzecz, zobaczycie jak to mierzę, bo naprawdę wygląda super. Kupiłam sobie jeszcze za grosze taką sakiewkę, woreczek na bieliznę, ale mam taką identyczną kosmetyczkę w domu właśnie na bieliznę i sobie kupiłam do kompletu. Nie wiem, czy to nie jest H&M-u jakieś stare. Kolejna rzecz, którą oczywiście, że wam pokażę w stylówce. Bardzo fajna, chyba wiskozowa bluzeczka od Guess Marciano. Zobaczcie. Guess. Świetna jest. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Taka obcisła. Bardzo przyjemny materiał. Wiskoza w 83% to jest. To jest też super. Sorry za ten bałagan, bo muszę podnosić rzeczy jedną ręką. Przepiękna bluzka z wiskozy bodajże. I ma tylko Nasty Gal, fajna marka też, rozmiar 12. 100% wiskoza, oczywiście nie licząc tych pięknych koronek. Patrzcie, jakie ma rękawy. No oczywiście też się wam pokażę, ale ma przepiękne takie bufiate rękawy z takimi haftami. Tu przepiękny kołnierz, oblekane guziki. W ogóle te mankiety ma też takie długie z guzikami. No coś niesamowitego. Niby tu jest napisane 16. Myślę, że to jest L-ka po prostu. L-ka, może XL-ka, słuchajcie. Czarna, piękna bluzka. Kolejna rzecz, to jest bardzo ciekawa sukienka. To przok. Ale może być na 36, na mnie jest ok. I to jest na pewno bawełna albo bawełna z czymś fajnym, z jedwabiem może. Ona ma syreni ogon, ta spódnica, słuchajcie, patrzcie. Dosłownie ma syreni ogon, jest bardzo obcisła. Jak ktoś ma płaski brzuszek, to przepiękna, ma takie beżowe wykończenie i rozcięte tutaj takie długie rękawy. Bardzo, bardzo fajna sukienka, przepiękna na jesień.
O, następna rzecz jest niesamowita, słuchajcie, bo jest to sweter z kaszmiru w ślicznym kolorze, Heartbreaker. Długi, ale raczej wąski sweterek z kieszonkami. Jest piękny, jest po prostu, jest jak nowy w ogóle, 100% kaszmir. Piękny sweterek. O, torebeczka, którą będę teraz czyścić, oryginał Adidasa, vintage. Właśnie będzie oczyszczona. O, zobaczcie, tutaj ma sygnowane te guziczki. Bardzo zgrabna torebeczka, naprawdę świetna, taka sportowa. Kolejna rzecz, lniana spódnica albo z rami. Nie jestem pewna, ale sprawdzimy. Zaraz, świetnym kroju, linia A, z takimi ukośnymi kieszeniami, ona jest australijska, marka Blooms. 38 to będzie rozmiar, na mnie jest taka lekko za duża, ma bawełnianą podszewkę, to na pewno. I zaraz zobaczymy skład, słuchaj. 100% len, oczywiście. Oczywiście, że 100% len, moi drodzy. Więc super zdobycz, jest w takie jakby właśnie zebry, bardzo modne wzory. Bardzo ładne kolory, taki ciemny, ciemny, bardzo ciemny brąz, przechodzący wręcz w czerń i kremowy kolor. Śliczna spódnica. I kolejna super zdobycz. Piękna spódnica wełniano. Wydaje mi się, że to jest wełna meryno z angorą albo z czymś takim. Na pewno jest to wełna i jest przepiękna ta spódnica. Ma z tyłu takie rozcięcie jeszcze z guziczkami. Bardzo, bardzo fajna. Nie ma metki, ale na 100% to jest albo kaszmir, albo wełna. Przymierza oczywiście. Sukienka teraz. Sukienka marki George z lnu też. I bardzo ładna jest. Jest to taka midi sukienka, raczej na niższy wzrost. Z super tym hiszpańskim dekoltem. Bardzo ładna. Może być na MKS-kę. Zaraz wszystko będę Wam pokazywać w stylówach. Kupiłam za 5 zł też sari z jedwabiu. Jest cudowne po prostu, ze złotem. Będę miała z tego zasłonki nowe. Jeszcze jedna sukienka. Długa, bardzo długa maxi sukienka z bawełny bodajże, z metkami w ogóle, słuchajcie. Piękne ma kolory. Jest taka długa, wąska, z długim rękawem, ma duży dekolt, więc to jest sukienka na jakiś XS-ka, tak. Anthropologie, super marka. Made in the USA. Świetna marka, słuchajcie. Bardzo fajna sukienka. Mega jest. Zobaczycie mnie w niej oczywiście. No i jeszcze kupiłam klapki. I pokażę Wam jeszcze za chwilę rzecz dla mamy. Żakiet lniany dla mojej mamy w rozmiarze S. Piękne klapki. Słuchajcie, to jest Crocs. Crocsy z takim złotym elementem beżowym. Ale ładny odcień beżu właśnie. Taki znowuż pudrowy, więc mi będzie pasował do wielu rzeczy. No, nawet tu widać, to sukienki. Super idealne na mnie kroksy, jak nowe. Serio, patrzcie. Pokażę się Wam do jakiejś sukienki w tych kroksach. Może do tej długiej, albo do tej lnianej. No, to na razie tyle jeszcze dla taty. Koszula to Wam sfilmuję później.
pytanie do widzów, póki Kinga nie widzi, że do was mówię, że taką serię na zimę, która się skończy, po prostu jak się sezon skończy letni i zacznie się taki jesienno-zimowy, to na przykład co myślicie o takiej serii spontaniczny, cebulowy, haul lumpeksowy, w której wszystkie zakupy, które będzie Kinga robić, ubierze na siebie i będzie po prostu pojedynczo ściągać w takich vlogach, w haulach. Dajcie znać w komentarzach, że z takiej pozycji, ale jak ktoś na przykład oglądał taką bajkę Krowa i Kurczak, to też były widoczne tylko giry. Na przykład tam była mama i tata i krowa i kurczak, to mama i tata, no chyba to byli rodzice ich, to oni, tylko nogi im było widać. No to tak jak ja teraz też mówię moimi stopyma. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie serię cebulowy haul lumpek. Wspomnę, że chodzi o bardzo ważne elementy, takie jak kultura, tradycje, no i ta polska siła narzucania na siebie wielu warstw naraz, kiedy to za oknem plucha. A tu chodziłoby o coś odwrotnego, na przykład ściąganie z siebie warstw. Albo na przykład taką serię, która opowiada o tym, jak ubrać się w cebulkę, ale tak fajnie, tak wiecie, tak z klasą, nie? No. Tak jak to Nurkowska umie, biorę się do pracy. Co jest najlepsze, że najważniejsze w tym odcinku, w tym haulu lumpeksowym, nie będą Kingi ubrania, tylko te kapcie i te szarowary. Bo one są w każdym ujęciu, a tamte ubrania są tylko w pojedynczych ujęciach.